Cześć, witajcie, jest 6 rano. Przyjechałam właśnie do szklarni, żeby zacząć w końcu wsadzać te wszystkie pomidory, te wszystkie bakłażany i inne rzeczy, które mam tutaj z przeznaczeniem już wysiane dawno, dawno temu do szklarni. Wczoraj już wsadziłam niecałą połowę moich pomidorów. Jak widzicie, wszystkie bardzo ładnie sobie stoją. Na początku może powiem Wam trochę o tych pomidorach, bo samo sadzenie w szklarni to niczym się nie różni tak naprawdę od tego, jak będziecie sadzić je do gruntów. Filmików na moim kanale na temat uprawy pomidorów, na temat pikowania, sadzenia już jest trochę, więc też sobie pooglądajcie te na przykład z zeszłego roku czy sprzed 2 lat. A teraz chciałam Wam powiedzieć troszeczkę o tym, jak będę postępować w różnych sytuacjach. Słuchajcie, tutaj mam takiego pomidora, który od samego początku zaczął iść na dwa pędy. No i na te dwa pędy ja go zostawiłam. I teraz, ponieważ ja nie lubię pomidorów na dwa pędy, a już na pewno nie tak od dołu, to zrobię tak, że po prostu ten jeden pęd tutaj sobie przytnę, włożę do szklaneczki, on mi się ukorzeni, no i wtedy będę miała dodatkową sadzonkę tej samej odmiany. Dużo osób skarżyło się, że ich pomidory przemarzły. Jeżeli macie pomidory, które przemarzły i przemarzły im główne stożki wzrostu, to, te główne pędy, nie martwcie się tym, bo wystarczy, że teraz poczekamy chwileczkę, wypuści wilki i z tych wilków będziemy prowadzić pęd główny. Niektóre pomidory, które też dostały mrozu, zrobiły się takie tutaj bardziej fioletowe. Jak widzicie, te liście są aż takie bardzo takie ciemne i jest to po prostu oznaka tego, że te pomidory po prostu trochę przemarzły. Ale w ogóle się tym nie przejmujemy, bo te dolne liście nie mają aż takiego znaczenia. Ważne, że ten główny pęd wzrostu jest faktycznie zdrowy. I że cała sadzonka dosyć w miarę dobrze wygląda. Więc jak tylko zrobi się cieplej, ten pomidor się dobrze ukorzeni, tutaj zaraz odbije i nie będzie widać w ogóle po jakimś czasie, że tam coś się działo. Jak widzicie, wszystkie pomidory w tym roku mam na tych tyczkach kompozytowych. Ja z tych tyczek kompozytowych jestem naprawdę bardzo zadowolona, a dodatkowo udało mi się załatwić 3 zestawy tyczek dla moich widzów. Oczywiście, jak to jest na moim kanale, pierwszeństwo w losowaniu zawsze mają osoby, które wspierają mój kanał, czyli moi patroni. Także wypatrujcie na naszej grupie ogrodowej, zrobię losowanie na dniach. Często pytacie, jakiej grubości mam te pręty. Słuchajcie, do pomidorów wydaje mi się, że dziesiątki, dwunastki będą odpowiednie. To są dziesiątki. Tutaj mam takie o długości 1,60 m oraz 2 metry. Te dwumetrowe wzięłam dla tych pomidorów, które są po prostu wyższe. I teraz tak, te pomidory wszystkie będę miała palikowane, bo w zeszłym roku 2 razy mi się zerwały sznurki. I to jest takie wkurzające, bo wiecie, później ciężko po pierwsze to wszystko podnieść, no a po drugie, część pomidorów poszła na stratę, no bo nie dość, że spadły i się porozbijały te wszystkie już takie zawiązane owoce, no to dodatkowo było po prostu niemożliwe, żeby to podnieść i nic z tego nie uszkodzić. Także straty były, a przecież wiadomo, że później jak już są zawiązane owoce, no to jak nie wejdzie zaraza, to nic innych strat nie poniesiemy. Tutaj co dodatkowo? Tutaj mam pomidory, które za chwileczkę jeszcze będę uzupełniać w szklarni, no a część pomidorów trafi na zewnątrz do mojej skrzyni. Tam, jak zobaczycie, mam taką 5-metrową skrzynię i nad nią zrobię tunel właśnie z tych kompozytowych tyczek. I dzięki temu moje pomidory na zewnątrz będą osłonięte właśnie przed wiatrem, przed deszczem, przed takim parzącym słońcem. To co? To sadzimy. A tak w ogóle to jeszcze Wam dopowiem, że jeśli na przykład Wasze pomidory przemarzły albo się gdzieś tam złamały i macie ich po prostu mniej, a nie macie szansy, żeby właśnie tych odmian, które sobie wysialiście, gdzieś na szybko kupić, bo wiecie, tak jak ja w tym roku mam w mojej szklarni 30 odmian pomidorów, no to słuchajcie, no jak mi by wszystkie przemarzły, to bym naprawdę tutaj płakała, bo gdzie ja kupię tutaj na szybko teraz 30 odmian, jak na targowisku ewentualnie mają 4, 5. I teraz, jeżeli wasze pomidory gdzieś tam się uszkodziły, albo chcecie po prostu rozmnożyć na szybko jakąś odmianę, no to wystarczy po prostu poczekać na te wilki, które będą za chwileczkę tutaj wychodziły, i później je po prostu tylko delikatnie oderwać, włożyć do szklaneczki, i one za chwilę wam się ukorzenią, no i będziecie mieli kolejną sadzonkę. Taka sadzonka będzie owocowała może tydzień czy dwa później, ale będzie, także warto naprawdę sobie porozmnażać. Dobra, tu już mam uszykowanego pomidora. Zobaczcie, jak wyglądają moje pomidory.
Moje pomidory wysiewałam 1 marca. Jak widzicie, no one są dość duże już. Ładne, mają taką no, sztywną łodygę, dlatego że ja po prostu te pomidory już od miesiąca trzymam na zewnątrz, tylko na takie bardzo zimne noce chowałam do środka. Zobaczcie, tutaj te dolne liście już zaczynają odpadać. Te tutaj zaczynają się robić takie brzydkie. Często pytacie, co się dzieje, że takie liście się brzydkie robią. No po prostu ten pomidor miał bardzo mało nawozu. Ja przyznam się szczerze, że zapomniałam. Znaczy nie zapomniałam, po prostu nie miałam kupionego nawozu do pomidorów i jakoś tak przez tą naszą budowę zeszło. No i te pomidory trochę są niedokarmione, ale wiecie, za chwileczkę wszystko uzupełnię, jak będę teraz sadziła do gruntu. Jeszcze gdybym je drugi raz pikowała, to też by była lepsza sytuacja, bo wiadomo, że ten system korzeniowy miałby więcej tych korzeni, miałby więcej ziemi, z której mógłby pobierać jakieś tam nawozy, no ale jest jak jest. I pomidor generalnie jest w dobrej kondycji, ma fajną sztywną młodykę, ładne tutaj od góry zielone liście, ale te dolne widać, że już po prostu pomidor sam się zjada, bo po prostu czerpie składniki mineralne z tych dolnych partii. Ta odmiana to jest Dark Tiger, więc ta wyższa, więc ja go dam tutaj do tyłów. Jak widzicie, w mojej szklarni mam wszystko wyłożone z rębkami i tutaj włókniną, dlatego że po prostu po tych zalaniach, które mieliśmy kilka lat temu, mamy bardzo duży problem ze skrzypem. Niby nie mamy takiej kwaśnej ziemi, bo sprawdzałam pH i jest on bardziej zasadowy, więc nie chcę dawać tu już na siłę więcej tego wapna, chociaż jak widzicie, mam popiół, bo dostałam od znajomych, którzy palą sobie po prostu drzewem w kominku i rozsypałam jeszcze dodatkowo pod każdym pomidorem. Bo jeżeli zobaczycie, że wasze pomidory są takie, wiecie, takie no trochę niewyraźne, a doskonale będziecie przekonani, że daliście wystarczającą ilość nawozu, czy obornika, czy czegokolwiek i że temperatura na zewnątrz jest odpowiednia, to może oznaczać, że po prostu wasze pomidory są w zbyt kwaśnej glebie i wtedy one nie mają możliwości, żeby przyswajać wszystkie składniki odżywcze, no to trzeba wtedy tą ziemię trochę odkwasić, no i te pomidory powinny się teraz od razu ruszyć. Właśnie popiół jest bardzo fajny, bo on bardzo szybko odkwasza ziemię, no i dzięki temu te pomidory będą się trzymały. Ale nie przesadzajcie też z tym wapnem czy z popiołem, bo takie za niskie, za wysokie pH, za niskie, za wysokie, no w końcu za bardzo zasadowe, też nie jest dobre. Dobra, dziurkę już wykopałam. Tu zobaczcie, mam obornik bydlęcy. W zeszłym roku dawałam w ogóle w całej szklarni obornik taki zwykły od krów, normalnie taki prosto od rolnika. Tutaj będę dawała garść obornika po prostu w każdy dołek, bo zeszłoroczny obornik już po prostu się na pewno zjadł przez tamte pomidory, które były w zeszłym roku i inne warzywa. Pomidory, jak wiecie, ja sadzę tak po prostu pod kątem, czyli tą dziurę wykopałam tak, że ona idzie trochę bardziej w prawą stronę i tego pomidora będę wkładała w ziemi tak. O, widzicie? Dzięki temu ten system korzeniowy po prostu będzie dłuższy, bo pomidor aż dotąd tutaj wypuści korzenie, czyli ta cała łodyga wypuści korzenie i dzięki temu będzie ten pomidor miał większą szansę, żeby sobie tutaj czerpać bez problemu jakieś tam wodę czy składniki odżywcze, które będą mu potrzebne. O, i zobaczcie, to jak sobie tutaj ładnie wszystko wsypię. I tutaj tego pomidora przyłożę na chwileczkę do tego pręta, do tej tyczki i tak delikatnie przeduszę. Za chwilę to wszystko podleję dość obficie, dlatego że po prostu ta ziemia dookoła tych korzeni musi porządnie opaść. I jak nie podlewacie swoich pomidorów, to koło korzeni są różne pęcherzyki powietrza, które po prostu mogą powodować, że korzenie zaczynają wam gnić. I ten pomidor się gorzej przyjmuje. Teraz szybciutko pokażę wam, jak zrobić taki drucik, który będzie trzymał wasze pomidory. Ja w zeszłym roku kupiłam taki drut na kilogramy w zwykłym sklepie budowlanym i teraz po prostu z niego cały czas korzystam. Jedną końcówkę tego drucika zaginam tak, żeby właśnie powstało takie oczko, żeby podczas pielęgnacji pomidorów się nie ukłuć tym drutem, a z drugiej strony po prostu wyginam na razie takie coś, żeby móc zahaczyć o pręt. I teraz, no i teraz po prostu sobie dookoła tego pręcika owijam, tak jak taką, robię taką sprężynkę. Te pręty mają taki drucik w środku i dzięki temu drucikowi się wszystko fajnie trzyma tutaj. No i widzicie, że ten drucik teraz już jest zawiązany, więc robię sobie takie oczko i tutaj tak zahaczam sobie swoje pomidory. Na tych prętach o tyle fajnie jest, że jak drucik jest na dół, to się nie przesuwa, a jak jest do góry, to idzie ładnie go poprzesuwać, więc w razie jak ten pomidor będzie rósł, będę mogła troszeczkę te druty po prostu sobie przesuwać do góry. No a teraz
teraz na złość, nie chcę się obniżyć. No i teraz zobaczcie, mam takie oczko i dzięki temu będę mogła tutaj po prostu tego pomidora sobie tak trzymać, żeby on tutaj nie przesuwał się. I jak zobaczycie, to te oczko jest dużo większe niż łodyga, a to chodzi o to, że po prostu on ma stabilizować tylko ten pręcik pomidora, a nie go bezpośrednio trzymać. Jak robicie jakieś oczka albo wiążecie sznurkiem, to też zadbajcie o to, żeby te oczko było odpowiednio duże, żeby łodyga, która będzie rosła czasami, żeby te sznurki czy pręty się nie wrastały w te łodygi. Zapraszam Was na wszystkie filmiki, które są z poprzednich lat, gdzie dokładnie opowiadałam o tym, jak sadzić pomidory. Możecie wykorzystać pokrzywę, którą można rzucić pod korzenie, wtedy te pomidory też są już bardziej zabezpieczone przed różnymi chorobami. Ja tutaj już w beczce mam zrobioną gnojówkę z pokrzyw, więc zacznę za parę dni już podlewać te pomidory po prostu gnojówką, więc już nie dawałam tych pokrzyw na dół. No a jeśli macie więcej czasu, no to oczywiście możecie też jeszcze zrobić sobie gnojówkę z żywokostu, która też mi się robi, którą później będziemy podlewać pomidory, jak tylko zaczną kwitnąć. No to pozdrowionka, pa! Udanego sezonu! Uhuhu!